Books Note R2 z Amazona. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze, mam zaufanie do Amazona w temacie zwrotów i reklamacji. Po drugie, na Amazonie mam 30 dni na zwrot. I po trzecie, sprzęt jest tam dostępny od ręki w dobrej cenie. Ten pierwszy punkt jest dla mnie najważniejszy, bo w przypadku kupowania Books Note w programie, który tam nosi nazwę Realizacja przez Amazon, reklamacja jest załatwiana przez Amazona, a nie przez chińskiego producenta. No, co w przypadku produktów Books wydaje się sensowne? Ja tak się miałem zastanowić, ale dlaczego ja tak mocno podkreślam sprawę reklamacji. Otóż Books Note to bardzo ciekawe produkty, czy Books Note Air, czy Books Note, czy te inne produkty pod marką Books, ale no, w każdej serii zdarzają się wadliwe egzemplarze. Mówiąc trochę od innej strony, każdy z nas, kto miał cokolwiek wspólnego z produkcją, wie, że żadna firma na świecie nie produkuje 100% niezawodnych urządzeń. Zawsze jest taka walka, by zejść z brakami tak nisko, by być blisko tak zwanego SIX-SIGMA, czyli 3,4 bubla na milion produktów. Bywa, że na przykład tożowany jest poziom 3 Sigma, czyli 66 807 braków na milion produktów. No dobra, ale mniejsze o te produkcyjne wskaźniki jakości, dla nas, jako klientów, ważne jest to, żeby producent i sprzedawca mieli świadomość, że to, co nam sprzedali, jakiejkolwiek marki, może być bublem. No właśnie, no i teraz w przypadku Books Note R elementami szczególnego ryzyka są baterie i ekrany. Zresztą to samo dotyczy Remarkable czy innych urządzeń ze szklanymi ekranami, tymi e-inkowymi. Na przykład kiedyś miałem przygodę z pękniętym ekranem Kindla. Amazon po mojej rozmowie z ich pracownikiem wymienił urządzenie. No i oni wtedy uznali, że ta opisana przeze mnie sytuacja kwalifikuje się pod wadę urządzenia. Bo to bardzo miłe i bardzo się dobrze z tym poczułem. Natomiast niedawno przeczytałem w internecie ciekawą dyskusję, gdzie przedstawiciel polskiej firmy sprzedającej czytniki wyjaśniał klientowi, że czytniki nie pękają od leżenia. Niekiedy pęknięcia nie pojawią się od razu, ale na przykład jeden po dwóch dniach. Stąd użytkownikom może się wydawać, że ekrany czytników pękają same. Koniec cytatu. No wiecie, moi drodzy. Przy takim podejściu sprzedawcy, to ja bym się zastanowił, czy u nich kupować. Powiem, no, czym innym jest mechaniczne uszkodzenie ekranu przez użytkownika, a czym innym pęknięcie z powodu wady urządzenia. Books NoDr, zresztą podobnie jak Remarkable, mają szklane ekrany. Ja raz na jakiś czas widzę na tych grupach facebookowych międzynarodowych, gdzie użytkownicy piszą o swoich urządzeniach, widzę tam zdjęcia urządzeń z pękniętymi ekranami. Pierwszą myślą może być to, że było to mechaniczne uszkodzenie przez użytkownika. Ale często, gdy ten temat przeanalizujemy bliżej, to okazuje się, że winna była bateria, która spuchła. No Bo te urządzenia są tak cienkie, a komponenty w obudowie tak ciasno upakowane, że niekiedy nawet niewielkie powiększenie objętości akumulatora może spowodować ucisk na szkło, no i potem jego pęknięcie. No i tak. Pewno słyszeliśmy nieraz nie dwa, że nawet największe firmy miewają problemy z kontrolą jakości baterii. No to jest duży problem. Onyx, czyli ten producent notesów Books, nie jest ogromną firmą, więc no, jest oczywiste, że ich standardy kontroli jakości są niższe niż u gigantów rynku elektronicznego. I tu w ogóle nie chodzi o moją ocenę Books, no bo dokładnie to samo mogę powiedzieć o Remarkable. Co więcej, no, nie zawsze przyczyną pęknięcia ekranu jest bateria. Powiem wam jako taką ciekawostkę, że kiedyś byłem służbowo w hucie szkła. No i tam szef biura projektowego powiedział mi, że produkt szklany zawsze pęka. I taka jest natura szkła. Po wytopieniu szklanego produktu są w nim napięcia, które koniec końców muszą spowodować pęknięcie. Z tym tylko, że niektóre produkty pękają po kilku dniach, a inne po kilkuset latach. No dobra, no i teraz, jeżeli przychodzisz rano do biura, a na stole widzisz pęknięty ekran swojego Books R, to wcale nie musi oznaczać, że sprzątaczka zrzuciła w nocy ten sprzęt na podłogę, bo może się okazać po prostu, że to była wada urządzenia. No tylko, że jeżeli trafisz do tego cytowanego powyżej sprzedawcy, który założy, że czytniki nigdy nie pękają, no to albo stracisz czas, energię i pieniądze na powo powoływanie rzeczoznawcy. Albo dasz spokój, zapłacisz kilkaset złotych i na własny koszt wymienisz ekran. Gdy trafisz do Amazona, no to oczywiście może się okazać, że problem zostanie uznany za uszkodzenie mechaniczne i koniec końców masz te same opcje co u tego wszechwiedzącego polskiego sprzedawcy. Natomiast no, moje doświadczenie wskazuje na to, że reklamacje w Amazonie zawsze były sprawniej załatwiane niż gdziekolwiek w Polsce. Ja sobie myślę, że przy takiej ogromnej, globalnej skali ich biznesu no to osoby, które zarządzają u nich tym programem realizacja przez Amazon, biorą pod uwagę, no, że każdy produkt może być potencjalnie bublem. Oczywiście jest tam weryfikacja, no przecież chodzi o zminimalizowanie strat spowodowanych reklamacjami, lecz rozumienie tematu zarządzania jakością wydaje się tam na wyższym poziomie niż w sklepie, gdzie czytniki nie pękają od leżenia. To ogólnie moje doświadczenie z reklamacjami jest takie, że w niejednoznacznych sytuacjach Polskie serwisy i sprzedawcy elektroniki no, z zasady zakładają problem spowodowany przez użytkownika. No, przynajmniej takie mam wrażenie. Wybaczcie, drodzy sprzedawcy, może krzywdzę tych, co porządnie załatwiają reklamację, no, ale w moim przypadku zwykle tak było. Natomiast w tych zachodnioeuropejskich czy amerykańskich firmach, to zwykle było to załatwiane z taką większą dozą zaufania do mnie jako do klienta. Co więcej, tutaj, gdy za produktem stoi chińska firma której styl komunikacji z klientem jest odmienny kulturowo od zachodniego, no to ja tym bardziej wolę, żeby między mną a tym producentem był Amazon. Takim kolejnym aspektem jest zakres ochrony. No bo ja ostatnio kupuję takie gadżety prywatnie. Zatem, gdziekolwiek bym nie kupił w Europie, no to mam dwa lata ochrony, no i co najmniej 14 dni na zwrot. Natomiast być może kupujesz na fakturę, no i wtedy zwróć uwagę, czy sprzedawca da ci możliwość zwrotu. No bo formalnie sklepy nie mają obowiązku przyjmowania zwrotów towarów sprzedanych na użytek biznesowych, ale niektóre to robią. No i z tego co wiem, to Amazon nie robi problemów ze zwrotem, gdy kupiłeś na firmę. No tak, tylko tak, to co Ci powiedziałem jest moją subiektywną opinią i proszę, traktuj to wedle własnego poziomu krytycyzmu i rozeznania sytuacji. No dobra, to tyle na dzisiaj. Polecam Ci jeszcze ten film, którego okładkę tutaj widzisz obok. Myślę, że to jest dobry materiał i może Cię zainteresować. Jak zwykle, zapraszam do dyskusji poniżej w komentarzach i pogodnie Cię pozdrawiam.